konferencji prasowej Komercjum Kraków i Silicon Poznań, wynik 2-0 Topasów. Jestem trenerem Jan Urban, serdecznie. Bardzo proszę o komentarz dzisiejszego spotkania. Proszę bardzo. Dzień dobry. Króciutko. Pierwsza połowa zdecydowanie pod dyktando Krakowi, która dokumentowała to dwoma bramkami i zasłużenie schodziła do szatni, prowadząc 2-0. Druga połowa zdecydowanie pod nasze dyktando. Czasami można być sfrustrowanym, zdesperowanym, bo z tylu sytuacji, żeby nie strzelić nic, no to ten dzisiejszy mecz, czy ta dzisiejsza druga połowa pokazała, jakie mamy problemy ze strzelaniem bramek, stąd też takie, a nie inne wyniki w tej fazie finałowej, gdzie płacimy bardzo dużą cenę właśnie za to. Cieszy pojawienie się na boisku Marcina Robaka po bardzo długiej przerwie. I już nawet po jego wejściu na boisko było widać, że mamy do kogo wrzucić piłkę na głowę, że potrafi się utrzymać, że nie jest tak łatwo go przepchnąć. To na pewno cieszy. Mam nadzieję, że będziemy mieli pożytek z Marcina w przyszłym sezonie. A już tak na marginesie, jak nie idzie, to nie idzie. Bo spieszył się na wejście na drugą połowę. Ja zamarłem, bo pośliznął się na schodach i wydobył się, zabił. No, całe szczęście, że mi się nic nie stało. Dziękuję. Dziękuję również i bardzo proszę o pytanie. Rafał Nowak, teraz Pasy.pl. Panie trenerze, w pana karierze trenerskiej to jest pierwsza porażka pana drużyny z Krakowią. Proszę powiedzieć, czy to jest najsilniejsza Krakowia, z jaką pan się spotykał? Może tak. Tak, chyba tak, ma pan rację. Ma pan rację. Pamiętałem o tym, że jeszcze w Krakowie z Krakowią nie przegrałem nigdy. No ale jak już taki sezon jest, że dzieją się takie różne rzeczy, to i to się przydarzyło. To ja dopytam panie trenerze w kontekście pytania Rafała, czy pana zdaniem ta Krakowia to jest zespół na europejskich pucharach? Ale wie pan co, w piłce jest tak, że no, trzeba wykorzystać każdy dobry moment, który się ma. To jest wspaniała przygoda dla zawodników. W europejskich pucharach jest dużo niespodzianek. To jest kolosalne doświadczenie dla tych chłopaków, którzy mogą zagrać w europejskich pucharach i wynieść z tego naprawdę bardzo duże doświadczenie na przyszłość. To są zupełnie inne spotkania i pod względem mentalnym, i pod względem sportowym. Często trzeba je rozgrywać zupełnie inaczej niż w lidze. Ja uważam, że zawsze warto, bo to jest doświadczenie. To jest to, o co tak naprawdę wszyscy gramy, wszyscy walczymy. Wiadomo, że te rundy zaczynają się wcześniej, często się to odbija na drużynie. No ale w końcu, no po co gramy? Po to, żeby zawodnicy mieli przyjemność z tego, po to, żeby kibice mogli zobaczyć często drużyny, które normalnie nie mogą zobaczyć na własnym boisku. To jest super przygoda. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo, do widzenia.